W Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Komendy Wojewódzkiej zatrzymali parę oszustów. Podejrzani proponowali załatwienie pracy poza granicami. Potencjalne ofiary zgłaszały się same, odpowiadając na ogłoszenie w gazecie. Gdy okazało się, że potrzebują pieniędzy, para proponowała dzięki swoim rzekomym koneksjom załatwienie kredytu konsolidacyjnego. Trzeba było mieć jedynie pieniądze na wkład własny. Policjanci przerwali ten przestępczy proceder. Oszukany został mieszkaniec okolic Barcina oraz mieszkanka okolic Świecia. Materiał dowodowy zgromadzony przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą pozwolił na przedstawienie 28-latce i 38-latkowi zarzutu oszustwa. Podejrzani składali wyjaśnienia w prokuraturze. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Teraz policjanci będą sprawdzać, czy para oszukała jeszcze inne osoby. Sąd zdecydował, że do czasu zakończenia postępowania karnego podejrzani będą stawiali się na policyjny dozór w swoim miejscu zamieszkania 4 razy w tygodniu.